Cześć wszystkim, jedziemy z kolejnym podcastem. Dzisiaj mamy gruby temat i nie mówimy o mojej masie. Dzisiejszym tematem będą rozpiski na ETC. Jest ze mną kapitan reprezentacji, niegrający ciacho reprezentacji. Dzień dobry. Jest ze mną posiadacz najbardziej słynnego prysznica w Polsce, przez którego są robione rekrutacje do reprezentacji, Tyfus. Dzień dobry. Tak, także są rozpiski, było losowanie, wiemy z kim gramy. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, skoro rozpiski są już znane, a my ukrywaliśmy je, przy czym była drama w Pruszkowie, że reprezentanci nie mieli tam do jawnego wglądu, nie pokazali swoich rozpisek. Co my mamy w... Tak, sajdowali się pod mastera, żeby wygrać. No, i tylko dlatego go wygrali. I tylko dlatego wygrał właśnie kapitan, więc może Kacper, powiedz mi, co my tam mamy, kurwa, w tej reprezentacji? No dobrze, to pierwsza sajdowana rozpiska, którą mamy, to jest rozpiska Vladiego. Tutaj srogi sajt nastąpił, ponieważ Vladi grał mając jeden czołg w Pruszkowie, a teraz czołgu nie ma żadnego. Tak, więc jak wiadomo, widać, rozpiska zmieniła się o 180 stopni, żeby tylko się dosajdować na master. No kurde, ale niestety nie pykło 14 miejsce. No widać, za mało się wysajdował, ewidentnie. No, trzeba było dwa czołgi mieć. Może nawet trzy. Genokult, czysty genokult, z dużą ilością piechoty, strzelania, wszystkiego, co zabija. Tu jest wymaksowane zabijanie w tej rozpisce. Dobra, i w genokulcie rozumiem, że tam tych chłopaki robią przeciąg. Z kim ta rozpiska ma dobrze, z kim on nie chciałby grać? Ta rozpiska tak naprawdę powinna przepchnąć wszystkie inne hordówki zajmujące stół. Nie widzę tej specjalnej rozpiski, która mogłaby wygrać pojedynek kombatowy. Czyli co, genki się składają? Bez szans. Okej. Okay. Bez szans. Aberracje biją po śmierci i się składają. Wszystko się skumiera. No, aberracje mogą się wymienić na przykład za trzy składy boysów. Jeden skład aberracji. To jest całkiem... Srogo. To jest 700 punktów za ile tam? Niecałe 252 plus support. No. Są tu trzy bataliony, bo ta rozpiska zjada cepeków. Absurdalne ilości i sporo strzałów. Ciężko tym ugryźć tału. Szczególnie jak tam jest dużo SMS-ów. Ciężko ugryźć jakieś mobilne strzelanie latające. W końcu macie Demolition Charge, ten oddział? Tak, Flamery, Demolition Charge, wszystko jest, mówię, wszystko co tu zabija w tej armii jest praktycznie włożone do tej no rozpiski. No dobra, to rozpiska brzmi srogo i mamy na tym dobrego gracza doczepionego, także wygląda nieźle. Co tam dalej? Dalej mamy bardzo wysajdowaną rozpiskę Lesia, który... A tak, no on musiał się zmienić dosłownie... Chyba czapki na Knightach od Pruszkowa, tu nie jestem pewien. A, czyli tam jednak pod metę było, a później na ETC inaczej, no wiadomo, wałeczki. Tak, tak, było jedno strzelanie, była jedna czapka bezlosowa, teraz są dwa Ikariusy. Ikariusy zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, tak jak grałem. Naprawdę fajna broń, także rozumiem zmianę. Tu są Custodes plus Imperial Knighty plus Admech, mamy trzech kapitanów Custodes, batalion Grai, nic niesamowitego. I trzy Knighty, trzy Wardeny z obrotu. Okej, okay, czyli wszystkie. Twarda armia dostania na znacznikach i skorowania. Dokładnie. Coś tam, coś strzeli, coś się pobije, ale raczej chodzi o to, że te wszystkie modele będą twarde, dużo ludu. Skąd Knighty? Taranis czy co? Krastowe, z przyrzutami i trafień w kombacie. Ta rozpiska, z tego co pamiętam... A, i Assassin tu jest jeszcze. No właśnie, gdzie ten Assassin, miałem się pytać. Czyli jest, dalej są punkty na Assassina. Są, jest 87 punktów i oznaczone dwa cepeczki za Assassina. Takiego, jaki będzie potrzebny, to już tam sytuacja. No, fajnie siadło, ze mną mu siadło Kaliduska, tak? To jest ta, co podwaja tam, zwiększa koszt. Na 4 plus zwiększa koszt cepekowy. No, wyciągnęła ze mnie 4 w sumie cepeki w pierwszej turze i oczywiście nie żygło w odpowiednim momencie. No i tam w krytycznym momencie Wekta mi zwektowała przez to, że brakło mi cepeków, nie? Bo oczywiście musiałem wydać 5. Później rzuciłem gałę, więc na przerzut musiałem wydać 2 i nagle się okazało, że... Outplayed. No, 6 cepeków to było za mało zostawione, trzeba było mieć. Także tak. No Lesiu trzecie miejsce ugrał, rozpiska dobra, najlepszy gracz Knightów w Polsce. Knightów chaosu oczywiście. Jedziemy dalej. Dalej mamy grające ciacho, Shiziego.
To jest ta sama rozpiska, którą on gra już nie wiem jak długo. Wyżyk. Może byśmy mu zrobili kiedyś nową rozpiskę, bo... Ale i dobrze mu nią idzie, po co mu zabierać? Okej. Okay. Tu co, nie ma chyba po co mu nowego. Zabijać? Nie? 28 grotesek. Agresywne stanie na znaczniku. Dwóch homunklusów, jeden to jest Urien. Ale tym razem już wzięliście im dobry pistolet? Tak, tym razem homunklus ma, słuchaj, hex rifle. O, outplayed, nie? W ten sposób ciężko zapomnieć, żeby zapłacić. Tak, prawda, że 10 punktów karnych za to, że homunklus miał zły pistolet, bo już nie może mieć, miał splinter pistolet, a może mieć tam chyba tylko spitter pistolet. Stinger. Whatever, wszystko się tak samo nazywa. I tak samo nic nie robi, nie? No. Tak, to trochę zabolało te 10 karnych rok robi temu. Za 5 punktów. Znaczy nie zmieniło, jak spojrzałem w ranking, ale zabolało. No dobra, Shizzy tym gra, bardzo dobre wyniki robi i tu jesteśmy spokojni. Dobra dostawka. To jest stabilna armia. Bardzo fajna w późniejszych parowaniach. Super, dokładnie. Super przydatna na ręce. No i z 3 jest nią ograny tutaj. Pamiętam, jak miałem na WTC, mając go w drużynie, to zawsze były w miarę pewne punkty. A czasem się jakieś plagi nawet do tego dostawiły, to było bardzo miło. Dzień dziecka taki, nie? No masz zrób se 20. Dwa razy tak zrób, tak się zdało. Wystawiam się z jego na pierwszą wystawkę. Oni myśleli, że plagi tam flat 6, czy ile tam wyciągały. Jezu, nie, ja się potem zapytałem, po prostu nie mieli pojęcia, co zrobić z tymi Eldarami, nie? Wychodzę z Shizzy'ego, mówię, no Shizzy pewnie dostaniesz jakieś knighty i samoloty. Ta, Eldary. Tak. Dobra, będę urywał punkty, takie mam 100, interaktywne nie? Mecze, nie? Patrzę, dostaję ty, tak, zwracam się do Shizzy'ego, Shizzy, chcesz plagi? On tak, no, chyba raczej, no tak. No to masz. No i się razy wcisnę do 20. No, ma szansę dostać plagi jakieś w tym roku. Są plagi. Dużo jest plak. Znaczy nie ciekawe. Ma takich stricte 150 albo 210. Ale w porównaniu bo wszyscy dorzucają do nich 1000 sansów. Ale w tak porównaniu jest. Z polską metą to jest mega dużo w porównaniu z tym, co jest u nas. Ale może no, ale nie, o tym nie też idźmy. Zaraz dojdziemy, no, omówimy wszystkie rozpiski po kolei, wszystkie nacje po kolei. Frakcje, nacje. No dobra, to co my tam mamy w drużynie dalej? Dalej mamy chomiczka i jego sławną mamę. Ty, no właśnie, tu jest, ja już wiem, wy jeszcze nie wiecie, a może już wiecie. Miały być nekrony. Co się kurwa stało? Neil tak jednak uznał, że prawa autorskie panowie nie są. Neil tak, tak poszedł do pewnego studio. Dave jest sędzią, więc był deal. Jak weźmie nekronów, to ma czerwoną. Dobrze? Dobrze. A tak na serio, przemyśleliśmy sytuację, ci nekroni mają trochę wad, które ostatecznie przeważyły i chomiczek wrócił do swojej chyba znowu kwestia oryginalnej misji, koncepcji. Co, nie? Znowu kwestia stania znacznika. Raz to jest kwestia misji, dwa to jest kwestia, ci nekroni są absurdalnie jednowymiarowi. To jest, no. to powiedział Vlad i trochę się z nim zgadzam. Ta armia wylatuje, strzela i stoi w miejscu. I liczy, że przeciwnik już nie żyje, bo jak żyje, to się robi słabo. A w tych tyrkach jest tyle triczków i myczków. Bardzo duża wyporność za antrop, dwa oddziały genków, termaganty, żeby trochę wygenerować pestek. Jest to wszechstronne. No, jest dużo takich trików. No i świstak jest nią bardzo dużo ograny, tak? Wygrał DMG. DMG wygrał właśnie, dobre wyniki tą rozpiską robił, także... I lubił nią grać, to też ma... To jest też istotne. Tak więc... Nekrony miały być, niestety się nie załapały. No. Wyszło jak zawsze. I tutaj okazało się, że zbicie armii o 20% koszty to jeszcze jest za mało, żeby ta armia zaczęła Ale to być. Bardzo fajnie pokazuje co innego, że wzięliśmy my jako reprezentacja, czyli właściwie selekcjonerzy, którzy z nami nie ma, postawili na graczy bardziej doświadczonych i bardziej ogranych różną ilością armii, tak? I dzięki temu ta zmiana tak naprawdę kilka dni przed wysłaniem rozpisek mogła zaistnieć, nie? Jakbyśmy mieli gracza jednowymiarowego w tym slocie, który gra tylko jedną armią, nie moglibyśmy zrobić takiego myku. Tak. Zresztą takich graczy też żyliście jakby z tą świadomością. No, to jest ten poziom, dla którego był Chomik w rozpisce, dla którego był Lesiu w rozpisce. No, a Michu był na przykład osobą, która jawnie mówiła, że tylko orki, nic innego. Mhm. No tak, tylko że orkowie jakoś tak nikogo nie wzbudzają wątpliwości, że są mocni, nie? A ci nekroni... Niemożliwe, że jak wystawiasz tam 300 modeli, strzelasz absurdalną ilość kości, tak? Masz niezły board presence, to masz dobrą armię. Kto by się kurwa spodziewał, no? Nie wiem, o czym mówisz, ale brzmi to trochę jak Tau na 100 wysów Airwearach. Które nie działa. Dojdziemy do tego, bo jest taka rozpiska. Jest taka rozpiska, tak jest. Dobra, idąc dalej. Mamy, właśnie idealnie, przed chwilą wspomnianego Micha. To jest znowu bardzo mocno wysajdowana rozpiska. Nie wiem, czy cokolwiek się w niej zero finezji. Ale będzie miał ładne modele przynajmniej, mamy tak? Mamy 120 boyzów, czy 90? 90 boyzów, 15 meganów, lutasi i herosi.
trochę grotów. No i jest supa ten gun. Czyli walisz grecinami tak, że giną knighty. No. Shock attack gun. Nie wiem dokładnie, jak on teraz działa, ale pewnie... On wbiega, ja też nie wiem, bo... Wiem tylko, że Lesiu na niego płacze, bo czasami no jest bo bardzo, bardzo mocny wariacja. Potrafi zabić knighta. Potrafi zabić knighta, a potrafi nic nie zrobić. Nie? Taka typowo orcza technologia. Rozpiska mocna, no ale właśnie, pogadaliśmy sobie o tym. No, na Michu będzie ciążyła duża odpowiedzialność, nie? Bo on jedzie pierwszy raz na ETC. Ja słyszałem, że on już grał wcześniej, tak? On to jest gracz, który powraca do 40. On grał na przełomie 4 i 5. Także, no właśnie, to jest to grany, ale no, na pewno będzie duża presja na nim. Ale widać, że włożył sporo pracy, bo zna swoją armię. Mhm. Widać, że ogrywał tylko nią tak naprawdę. Zresztą jak robiłem parowania z Kasprem, to bardzo uroczo wyglądało większość parowań. Wiesz, tu zobaczymy, to zweryfikuje trochę życie, czy jest tak, jak jest. Znaczy mi chodzi o wyniki, jak w tabelce było wszędzie wpisane na przykład stół. Tak. Koniec. Kolumna z napisem stół. No, już. No dobra, ale to do kompozycji drużyny i do parowań jeszcze bym chciał wrócić, natomiast zobaczmy, co tam jeszcze mamy w reprezentacji. Mamy Skarka na Tau. To jest Tau, to jest ważne, bo Skark testował Borkan do Mirrorów, tak? Ale tak jednak. Jest. Ale zostaliśmy przy Tau jednak. To chyba się niewiele różni od tego, czym ty zagrałeś na Nie, to jest to samo chyba, co na Nie, on ma prawie. Dużo więcej dron. Ja miałem tam więcej batalionów, przez to miałem Fire Warriorów, którzy byli kulą u nogi, bo można było bardzo łatwo wiązać, a Skark ma tutaj 27 Czyli dron. Jest to trochę roczna tak, wersja. Tak, jest zoptymalizowana ta wersja. Czyli Tidy, jedno dziobrotków, jednego Cold Stara, Shadow Sankę. No i Shadow Sanka, tak? Jeszcze wtedy dostała później buffa przez jednego Kayuna, który działa tak, jak działa teraz. Także ta rozpiska działa dużo fajniej. Tau chyba nikogo nie trzeba, jeszcze nikomu Tau nie trzeba specjalnie przedstawiać. To jest taki solidny na... Mocno nie zmieniał. Ale był pewien moment, że Skark rozważył, żeby wziąć inną armię niż Tau. Jak z nim rozmawiałem personalnie. Ale to było bardziej chyba spowodowane jego zmęczeniem grania tą armią. Możliwe, pamiętam, że był taki moment wątpliwości, jak jeszcze zanim skład był wybrany. Są wątpliwości, nawet do zgłoszenia rozpisek były wątpliwości do tego Tau, natomiast wydaje mi się, że ta armia w dalszym ciągu jest zbyt stabilna i zbyt mocna, żeby z niej zrezygnować. A jak już Skark zaczynał ogrywać, to wrzucenie tego na kogoś innego nagle się prawdopodobnie słabo skończyło. Dostałem dzisiaj od Skarka zaproszenie na kolejne zgrupowanie, czyli w ten weekend za 2 dni, tak? Tak jest. Mamy zgrupowanie w Warszawie, żeby przyjść jeszcze trochę popatrzeć, porozmawiać i generalnie połapać go na znajomości zasad, bo ten... Skark nie lubi czytać kodeksów. Nie, czytanie kodeksów zdarza się co innym. Do w ogóle tych wszystkich armii, jak teraz opowiadamy, to jakby słuchając nas i jakby czytając te rozpiski, co były wrzucone na nasz fanpage, weźcie jakby wszystko przez pryzmat misji na ETC. Tak, że te armie później jak zaczniemy opowiadać jakby o konkretnych frakcjach, buildach i tak dalej, to wszystko jest wymuszone tym, że praktycznie 4-6 misji, jeżeli mnie pamięć nie myli. 3-6. 3-6 promuje trzymanie stołu przez większość gry. 3-6 w ogóle nie daje punktów na koniec gry. Tak, więc no... A pozostałe 3 nie dają punktów na koniec gry i w trakcie gry. Dają też w trakcie. No i możecie na przykład myśleć, że jakaś armia nie występowała u nas w mecie, ale my nie graliśmy aż tyle na te rozpiski z ETC. I tutaj później to będzie widać bardziej. O czym warto pamiętać, teraz już wbicie komuś tabla nie daje 20. No, tak. To też jest więc ważne. Można tak naprawdę nie zrobić przeciwnikowi nic, zostać całkowicie zabity w 5 turze i wygrać tę grę znacząco. Jest to całkowicie realny scenariusz, który może się zdarzać. To rozpiska Tau, która była takim strasznym postrachem jeszcze kilka miesięcy temu na 9 brodkach, nie? Ona jest wspaniała właśnie do tego, żeby kogoś stablować, tak? Zrobić dobry wynik na zabijanie, ale co z tego, jak ona nie ma board prezencji, nie? Ona nie wyskoczy ci na znaczniki. No, w jakiejś 4 turze wychodzi. No tak, no tak. I możesz każdy, że jest za późno, żeby wygrać bitwę dzięki temu. No dobra, to śmigamy dalej do naszego naczelnego imperialisty. Nie zacząłem, ziomeczku, Michał Duda. Michał Rudy Duda. No tu się chyba też bardzo dużo wysajdowało od czasu Pruszkowa, czyli całe nic. Ale jak pamiętam, to było bardzo dużo jakby rozważań w kontekście tej armii. Było bardzo dużo rozważań. Głównie, znaczy, brygada kataczańska była od początku.
Tak, tam później było chyba, główne zaskoczenie było w tym, że w końcu można wziąć dwa razy ten specjalny detachment z Vigilusa, tak, co zmieniło. A co to zmienia, że możesz go wziąć dwa razy? Bo bierzesz i kompanię czołgową i... A, że dwa różne, okej. I katachan. Dokładnie, że nie musisz wybrać. To trochę pewnie, nie to wiem... To przemieszało jak... w detkach, wiesz, bo to z Dudą on robiłem. Się może teraz bardziej dosajdować do match-upu, tak? Potrzebuje... tą kampanię czołgów, żeby mieć lepsze działo, albo potrzebuje nakurwiania w nowe, albo nie? Oba. Ale bierze oba. No bierze oba, no tam artefakt dochodzi, pamiętaj, takie rzeczy. Pamiętaj, że mówimy o rozpisce, która ma milion punktów. Brygadę, 22 batalion CP pewnie, coś w tym stylu. I drugi batalion. Okej. Okay, więc 20... zaczyna z 25 CP-ków, na dzień dobry zużywa 6, zostaje mu 19, czyli więcej niż jak kiedykolwiek w życiu miałem. Brzmi nieźle. Nie, więc... I tak... myślę, że mu nie... A, i oczywiście ma tą Aquile, Arshile. No, ma regenerację cypeczki. Aquile, o, no, ale z drugiej strony on ma też te cypeki na co wydawać, tak? Pod wspomnianymi rzeczami przed grą, to ma jeszcze kapitanów. Bla, kataczanie giną. Tak, kataczanie, dwóch kapitanów Blood Angeli. No, czołgi z Wostroi, to tam jeden naturę mogą zużyć, nie? Bo to jest tam plus jeden do hita, chyba jest za jednego cypeczka. Mhm, tak. To jest też dobry gimmick. No, brzmi sobie. Armia nie, jest stabilna, no. Tak, kolejna stabilna armia z dużością piechoty, zajmuje mocnym kombatem i całkiem niezłym strzelaniem. Plus dobra. Kolejna, co zabija ginąc samo. Tak, to też jest zawsze. To zawsze miło kogoś zabić na odchodnie. To ma spore znaczenie w paringach, na przykład z herlakami. Czy pociągnąć coś. Kogoś na dno ze sobą. Dobre tak, motto. Jest bardzo po polsku. Ja może umrę, ale wezmę ciebie ze sobą. No dobra, został nam jeden gracz jeszcze, tak? Tak się wydaje, ale nam to gdzieś umknął. Umknął nam. Tym ostatnim graczem jest Karol. Zawsze się zapomina o tym jednym graczu z mojego doświadczenia. Nie ma szans wymienić 8. Na... Nie, ale ja wiedziałem, kogo nam brakuje, tylko że rozpiski nie ma, a na pewno wysłaliście, że będą głupie karniaczki. I przerażona wina, wujka, dupka. To ja w tym momencie wejdę na forum Euro. I napiszę posta, że Polska wysłała 7 rozpisek. Ty, ale realnie w tym PDF-ie go nie ma. No właśnie włączam Captain's Council. Kurwa. Ale byłby przypał. Ej, no bez jaj, no 3 razy sprawdzałem. Spokojnie, zaraz ci powiem. Sprawdzałeś rozpiski, a nie czy są wszystkie. No nie... Ja muszę wam powiedzieć, że tutaj miny są naprawdę nie tęgie. No. Dobra, jest. Jest, tylko wkleił się pod coachem, pod kapitanem. O, piękne. Zestresowałem się realnie. Zgubili u swego gracza. Jest w PDF-ie. Życie pisze najlepsze scenariusze, na to sami byśmy nie wpadli po prostu. Karol, to nie tak, że my nie pamiętamy. Jesteś w tej rozpisce. Nie obrażaj się. No. A, Karol, i tu kolejne zaskoczenie. Miało być Eldary. Ale czemu? Nie. Ale nie ma Eldarów, mamy plagi. 150 plag i 2 oddziały letterów. Pomalowane przez profesjonalne studio Defense Zozo. Tak jest. I drzewo. No, product placement. Przynajmniej to są lettery, a nie horrory z nożem. Ej, uważam, że armia straciła na klimacie. Też mi się bardziej podobały z tymi tasakami z horrorami, ale wyglądało to tragicznie. Przyczepionymi do czoła i złożowanym czerwonym plastikiem. O Jezu. Czerwono-żywicą. Zacz, a tydzień temu malowaliśmy twój czar połaszowany plastik na moich termagantach. Armia wygrała też. Kolejne product placement. My malujemy i następnego dnia armia tylko wygrywa... Tylko zwycięzcą. I następnego dnia armia wygrywa Mastera. Zasady wygrałem 2 dni później. Nie, no, zaczął się pierwszego dnia, drugiego już tylko remisy brałeś, także teraz wygrałem. Dobra. Jedną grę niedzielę. Nie wierzę, że to powiem, ale dość off topu. Pojedźmy z tą rozpiską. Właśnie, bo to jest coś, co kompletnie nie było widoczne u nas od pewnego już czasu, co nie? No jak bo to już przed dępę. Na 40. To... Ale nie, przed dępę już jakby wymarły te rozpiski, bo był taki moment po zeszłorocznym Euro, że trochę więcej osób je kminiło i zniknęły. Znaczy, to jest ten tutaj problem. Zasady zrobiły trochę kółeczko. Pamiętaj, właśnie, że niedawno w okolicach WTC wyszedł Deathwatch, który potem dostał tak. Buffa. Tych hord się porobiło dużo, więc meta też się troszeczkę na nie nastawiła. Antyhordowa się nastawiła i chłopaki się zrobiło się dużo pestek, dużo no-losowych pestek. Ogromy tych zasad, które były przeciwko plagom, tak naprawdę one zniknęły. A potem nagle Deathwatch dostał trochę nerfa.
No, Bolter Drill, strata przy Special Issue Ammunition, to jest duża strata dla nich. Potem został zniesiony, gdzieś w okolicy tego czasu został zniesiony Table, wyszły scenariusze, które promują mocno hordy. Promują hordy. I się okazało, że ta armia ma naprawdę sens. Ale gramy też unikalną armią poksów, bo większość graczy poksów, no poksów, plagów, to jest jedno to samo nieumieralne gówno, nieważne jak się nazywa. Większość graczy do tego chaosu dorzuca Thousand Sonsów. Myśleliście w ogóle o tym? Nie ukrywam, że czasu nie było dużo, więc tutaj troszkę zaufaliśmy Dave'owi i temu, co ogrywaliśmy tą armię w zeszłym roku. Dave'owi. Problem jest taki. Wkładając Thousand Sonsów, musisz z czegoś zrezygnować. No, dużo osób rezygnuje. Nie ma. Tak, bo trzeba pamiętać, że te rozpisy z problemem z detachmentami, bo jeden detachment cały zjada drzewo. Część osób, widziałem, rezygnuje z drzewa. Moim zdaniem to jest błąd. No, bo sklejalne się stają te plagi. No, tracisz sobie na szarze po fallbacku i po adwansie. Mhm. Więc takie bardzo istotne rzeczy w moim mniemaniu. Mhm. I plus 2 do save'a. Nieważne. Można zdropować lettery, ale wtedy na co nam ten Death Hex i Magia Thousand Sonów, jak tu tak, nie ma co zabić? Nie ma wtedy co pierdolnąć. No, albo to, co dużo osób robi, to jest jakieś takie coś pomiędzy, czyli ścinamy... Gdzie plagi są jakimś screenem po prostu. Tak, że plagów się na przykład robi 60, jest jeden oddział letterów, jakieś jedne kozy i wtedy rzeczywiście jest ta magia. Ale to wtedy nie jest ta idea rozpiski, której chcieliśmy. My chcieliśmy, żeby się te plagi wylały na stół. Stanęły na tym stole. Agresywnie pokazały przeciwnikowi środkowy palec. Poczekały 3 tury, aż nikt skończy amunicję i wygrały gen na zacznika. Brzmi jak dobry plan. To jest mniej więcej to, czego oczekujemy od tej rozpiski. No i te lettery są w tej rozpisce pod względem super. Dwie letter bomby, no to no tak, żeby Karol nie usnął przy stole, nie? Że to trzecia tura, taki slap od coacha w plecy. Puf, idziesz! I on... Co mi przypomina, jak rok temu, czy tam, tak, rok temu przed Euro grałem playtesty plagami kontra groteski z Shizim. No, dobrze się bawiliście. Boże, i kulaliśmy to, było tak dobrze. O, no, musiało być wspaniale. Ja zagrałem z 10 albo 12 gier plagi na geny. No, to 180 plag na 100 genów, daj spokój. No, to jest... Ale to ciekawe, genki się przemielają przez plagi, tak? Czy nie? Przez taką rozpiskę? No. Nie. Nie, bo są lettery. Nie, bo lettery spadają pomiędzy plagi, jak ja wpadnę w te plagi. A, i ci da, i mi zabijają dwa oddziały genów, może nawet 3, jak się źle ustawię. Okej. I to jest game over dla mnie. No dobra, czyli te dwa oddziały, te dwie letter bomby, to jest dokładnie coś, czego ta znaczy to jest armia potrzebowała. To, czego jest w grupie bardzo złych paringów, które były, nagle je odwraca. To pomagało z Shining Spearami, jak one jeszcze były. No Knighty są ok. Jakieś herlaki już tak bardzo agresywnie nie mogą skakać, bo wystawią się trochę, to natychmiast umierają tyle letterów. Mhm. Wszelkiego rodzaju... Inne armie agresywne muszą uważać po prostu, co zostawiają z tyłu, bo lettery mogą też spaść im za linię i zabić na przykład śmieci. To też jest bardzo fajne, lettery mogą spaść za linię, ale mogą też spaść pomiędzy plagi i wyszarżować pomiędzy plagów. No, to też da się zrobić. Tutaj, no jedyny ból jest to, że to wszystko jest na trzyskach dwójkach, to strasznie utrudnia grę tym. No, ale... Duży nerw w zeszłym roku. Przed Pragą pamiętam, że grę testowaliśmy to z Dave'em i że to mocno go zablało. Tak. To jest ból. Ale to czemu nie Eldarzy? Bo mam wrażenie, że my wiemy, ale może ty chcesz też powiedzieć jakby, co było powodem, że ta armia... Tak. Bo ktoś pisał właśnie komentarz na fejsie, że w top 3 byli właściwie prawie 3 gracze Eldarów. Tak, dokładnie. Każdy z graczy top 3 A tutaj nagle znikło. Eldarami. Wiadomo, że w międzyczasie znikły Spiry, które były No to głupie, co trzeba tak ale... powiedzieć, tak? Mówimy o w top 3 ligi, to mam na myśli ligę z zeszłego roku. Tak. Która, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec jej trwania w dalszym ciągu miała Inari. Tak. Stare Inari. 27 Shining Spearów, 9 Star Creeperów. Plus coś. Coś tam, nie? Pierdolion innych super rzeczy. I to była bardzo mocna rozpiska, jakby ona dalej była, to oczywiście byśmy ją mieli. To nie ma wszyscy wtedy... by ją mieli wtedy. Wszyscy to... by ją mieli, bo to było po prostu królowa meta. Absurdalne. Potem to Inari, Solbrus się znacząco zmienił, teraz daje dodatkowy atak. Nie, daje All White Strike Firsta. Super, nieważne. Czyli jeżeli masz All White Strike Firsta, to plus 1 do trafienia w kombacie. No okej, okay, to znacząco niewiele daje w tym momencie. I zaczęliśmy coś kombinować w okolicy samolotów. Dużej ilości samolotów. No wszyscy, cały świat poszedł w ten samolot. Tak jest, to Oskar tym grał na WTC z bardzo dobrymi wynikami. Było tego w wielu miejscach sporo. I wydawało nam się, że to będzie fajnie działać, ale potem zaczęliśmy grać na scenariusze Euro. I wracamy do tego głównego problemu. I po prostu się okazało, że w 3 misjach z 6 te samoloty nie są w stanie zeskorować praktycznie żadnych punktów. No bo masz co, 1-2 razy
bajki ze skaterami, które nie mogą zagrać zbyt agresywnie, bo są papierowe. No, ja tą rozpiskę trochę pozmieniałem teraz, to wam później może opowiem. Generalnie ta rozpiska w pierwszej, drugiej turze traci całe śmieci, tak, do skorowania w tej wersji, którą my testowaliśmy jako repka. A no to tak samo jest na przykład problem, to już może i trochę plus... przejdę do innych, jak już jesteśmy przy Eldarach, to powiem tylko chwilę, na przykład są jedne Eldary, które są mega skrajne, czyli build na przykład angielski. Oni to mają, z czołgami, tak? Nie. Oni mają 5 Hemlocków, 2 Razor Wingi i 2 Void Raveny. I do tego tylko jeden batalion z 3 razy Rangerów i 2 Herosów. I to już jest taka rozpiska, która idzie mocno po krawędzi. Tak. I to miało sens, jak zabijanie było dużo punktów. Ale w tej sytuacji... Albo punkty byłyby na koniec gry. Ale nawet na koniec gry, jeżeli gość straci te... Tak, on nie ma później jeżeli gość straci te trzy trupsy, tych Rangerów i coś tam, i jednego Herosa, to co mu zostanie? Tak, raczej mi chodzi o to, że jest lepiej niż skorowanie w trakcie gry. A nie, no to już... o to tak, ale to nie jest znacząca poprawa. I tutaj nawet głupi przykład. Zagrałem z Karolem, on wziął plagi, a wziąłem jego rozpiskę z tych samolotów. Nie zabił mi Karol chyba żadnego modelu. Nie, gdzieś w piątej turze zabił mi jakiś jednych guardianców. No ale to gratuluję, bo nic nie zrobił, nic nie zeskorował. Ale ja latałem tymi samolotami, zabiłem mu oddział plag naturę i co z tego? On zajął cały stół. No. I tak powiem, dziękuję, do widzenia, ale tak przegrałem chyba 16, nie pamiętam już teraz dokładnie. A jeszcze sobie poprawiam ruch samolotami, bo ja tym grać nie umiem, a pewnie w normalnych warunkach z dwa by spadły, bo nie miałyby gdzie wylądować. Nie, no eldarskie trudno spadają, ale... Wiesz co, przy 150 plagach i 60 leterach zaczyna się kończyć miejsce na stole. No, to też prawda, że to jest... No, czyli znowuż misje, znowuż meta hordowa i eldary przynajmniej w środowisku drużynowym, bo to trzeba podkreślić, że to jest środowisko drużynowe, tak? Jeżeli ty wystawisz eldary, to przeciwnik radośnie dostawi ci dwie hordy. Eldary mówię oczywiście o latającym cyrku, nie? I jesteś w dupie, no. I to nawet nie jest tak, że te eldary, jak to, co kontrowały, to nagle nie kontrują aż tak dobrze, z tego co rozumiem, tak? Bo na przykład idea była tych eldarów na początku jako armia, która zawsze zabija tału, a później pojawiają się takie misje i wystarczy, że nie dopijesz tej jednej drony, że strzelisz... Nawet jeżeli dobijesz, nie ma punktów, nie ma maski za table. Tak, albo się okazało, że Riptide zabijesz na przykład dwie tury, bo ci się nie kulnęło i on stoi na znaczniku. No, i 14 punktów. Ładnie, każda to taka też... tura punktowania to jest dla ciebie kolejne 3-4 duże punkty do tyłu. No właśnie, więc no tak wyszło. Ale to pewnie dało się w tych Eldarach coś jeszcze wyciągnąć, takiego na ziemi grającego, lepszego, ale też nie mieliśmy czasu, żeby wrażenie, że sprawdzić. ETC da nam bardzo duży feedback, bo jak już się odgrażamy parokrotnie, to Eldarzy mają dosyć różnorodne rozpiski na euro. Mają bardzo różne, ale zanim jak planowaliśmy opisać, co jakby w trawie piszczy w różnych armiach, to jeszcze przejdźmy do waszych Nemesis pierwszorundowych. No, tak, było losowanie, wiemy z kim gramy. Gramy pierwszą rundę z Hiszpanią. Podobno to jest jakiś rewanż za piłkę kopaną, ja nie wiem o co chodzi. Ja nie oglądam. Referencje sportowe, to nie w tym towarzystwie, tak że... Specjalnie. Wszyscy okiwali głowami. Nie. Jest chyba jakaś taka gra, są dwie bramki. On tam rzucał Duda, on tam chyba trochę jest piłkarski. Nie, w każdym razie... We don't care. Tak, była referencja sportowa, nie? Możecie odhaczyć, że coś tam powiedzieliśmy. O, teraz możemy mówić, że tak. Lubimy sport. Tak, tak jak najbardziej. Water sport. Siedzi ku naszych gości tej otyłych i tyfus, nie? Dajcie mi jeszcze chwilę no, ale tych darmowych właśnie, obiadków w firmie. Tyfus zaczął pracę dopiero, on dopiero dostał pieniądze, jeszcze. Więc jeszcze z 2 miesiące. No, tak, i... cały czas głodował, jeszcze codziennie musiał biegać do Zalesie, 10 kilometrów przez las. I opierunek, nie? Życie miłością. Musiałem polować na dziki w trasie, ale nie umiem polować. Nie ułatwia sprawy. No. Dobra, jedziemy. Hiszpanię. Dobra, mamy tak. Nelson Rodriguez. No. Przede wszystkim ważną sprawą jest, żebyście się spodziewali hiszpańskiej inkwizycji, nie? To tak. Tak jest. Jeszcze... Hiszpańska inkwizycja numer 1 wjeżdża nam z chaosem, CSM-ami, Thousand Sun, znaczy demonami, CSM-ami, Thousand Sunami. To jest w ogóle kombinacja, która będzie bardzo często się pojawiać. Tak, jest tego mnóstwo. Jest tego mnóstwo w różnych kombinacjach. Dla mnie wszystkie termy wyglądają trochę jak przegląd szafy, ale może jest w nich jakiś sens. Bo mamy tutaj tak, w demonach mamy change castera bez horrorów. Dużych ale horrorów. Jeżeli są kozy na dyskach, to ma to sens. Są jedne cangory kombatowe 14. 15 pewnie, bo sierżant. Ty, to faktycznie wygląda jak zbiórka nie? z szafy. Mamy jakiegoś Heralda Sanaszowego. On tam ma jakieś fajne czary i aury, to wiem. Jest jedna letter bomba, jakieś brimstony.
Chaosowy Lord na Jumpaku z Alfa Legionu, to są ci, którzy mają hit i scoutów, nie? I redeployment. No. No, scout, tak. Mamy bikerów, o, z czymś podobnym grałem. Slaneshowi bikerzy, oni mają teraz Bortle Disciplinę, nauczyłem się tego. O proszę. No. Fajnie. Więc tu jest sporo peseczek z podwójnym strzałem. Dwa spawny, tu nie jestem w stanie czego mądrego powiedzieć. 25 punktów stoi na znaczniku, myślę. Tak, ładnie. Tak, i bo... zajmuje fasta, jak chcesz trzy fasty. No. Tak, Outrider, no w sumie tak. A? Mamy jedne termosy. Hawoki. Hawoki są fajne, bo te Reaper Chain kanony mają chyba po 8 pestek każdy. Tak, więc... Też się tego nauczyłem na Pruszkowie, co całkiem sporo strzela. To są takie małe paniszery. Ale on ma je z las kanonami. Nie wiem, jeden mają skład. Reapery, jeden las kanony. Okej. Okay. Więc... Ja... Las kanony to nie wiem, na czym polega. Ogólnie, no, rozpiska jest taka, no, trochę wszystkiego. To tak dosłownie, Arima, ale są lepery. Czarodziej, jeden w termosce z kryształem, dwa razy kultyści, no i właśnie tylko 15 tych kuzek. Malutko. Tutaj coś, na co zwrócił fajnego uwagę Vlad. Te kozy mogą w pierwszej duże skoczyć z kryształu i sprawić kogoś zamknąć deployu. Tak, po prostu zablokować. Mam wrażenie, że 25 byłoby to łatwiej zrobić niż 15, no ale gość ma 15. No i do Suicide Mission za ile to jest punktów? Tak, no w drugiej turze możecie... Ale ma błąd w rozpisce, bo nie ma napisane, ile kosztuje punktów. Tak, ale 14 cangorów to jest koło 100 punktów. To nie jest więc jakieś 130. One są tanie, mają sporo ataków. Okay. Później można w to samo miejsce zdipować termosy. Dokładnie. O, jeszcze masz litery po drodze. Tak, więc inaczej, to nie jest armia, którą my byśmy rozważali, ale to według mnie wciąż przy tych misjach nie można jakby wychodzić z założenia. To jest o tyle niebezpieczne dla jakichś hord, że może się trzy tury blokować w deploymencie. I hawokami strzelać. Bezpiecznie strzelają do ciebie z hawoków, jednych, drugich, i bikerów, i termosów, i skorować śmieciami. Więc to wcale nie jest takie hop-siup łatwo do przodu. To się może w wielu miejscach rozsypać, bo na przykład kozy mogą nie doszarżować, mogą zostać czymś odepchnięte. Przeciwnik zacznie. Siemeczku, ale jak? Ale na pewno nie można tego zignorować, szczególnie, że i Tsangory mają drugą aktywację kombatową, i Letery mają drugą aktywację kombatową, i wszystkie Slanesze mają drugą aktywację strzelecką. Więc jest tutaj trochę tych drugich aktywacji. I Lord ma też drugą kombatową. Ale są dwa batalionie Outrider, więc tych cepeków też nie jest aż tyle. Czyli taka rozpa z myczkami, tak? Trochę wszystkiego, trochę kombinowania. Taka właśnie typowa rozpiska, którą się ignoruje i potem się przegrywa z nią, bo się czegoś nie oceniło. Bo nie widzisz asasyna, czy jakieś takie rzeczy. Albo nigdy nie widzę. Albo kasztelana, jak nikt nie spodziewa się hiszpańskich. Nie wytykając palcem nikogo. No wiesz, zawsze można zapomnieć, że jednostki mają fly. Ale albo to... wieszać się na stealthach. No, wieszanie na stealth w dronach jest nowa meta, nie? Śmialiśmy nie się w dronach, w stealthach. Znaczy, na stealthach. Na stealth suitach. Śmialiśmy się z Karola, który na lokalu zawiesił się... Na skarabach, a w następnej turze w związku z tym, że zobaczył, że latają, zawiesił się na latającym lordzie na dysku. Na lordzie, który lata na skarabach. Tak. Tym kanaptekowym. I to było uczenie się trudnym sposobem, no ale Michał postanowił przebić Karola. Zawiesił się na masterze, tak? Także... Na stealthach. Dobrze poszło. Ci goście wcale nie mają jebutnego jetpacka na plecach. Ta figurka to jest po prostu jeden wielki silnik i małe rączki po bokach, nie? Także... I działko, bo to tało, jeszcze działko. Tam zawsze jest jakieś działko. Ale dobra, to może idąc do przodu, druga rozpiska, która Francisco mi wieje piątą edycją. To jest właśnie taka kolejna rozpiska. Brygada! Salamandry, to rzecz nam się gubi. Co mają salamandry? Przerzut jednej kości na każdym oddziale na to wound lub to hit i... Na, chyba aha, i to. Czyli dlatego każdy z tych oddziałów scoutów ma missile launchera. Tak. Bo on sobie to przerzuci. To jest no to mamy, słuchajcie, coś, czego nie zobaczycie często. Jest Brygada Space Marines. Za 1170 punktów. Z 73. Za tak bajkami, serwitorami i hunterami. Tak jest. Mamy no serwitor jako najtańsze elity. Znaczy, podoba mi się, że ona kosztuje 1173 punkty i ma fast ataki, elity wypełnione totalnie po taniości. Te heavy supporty też w miarę tanie. No ale jest dwóch kapitanów do kombatu zawsze. Tak, jest dwóch kapitanów na bajkach. Dziwne, że nie z jumpakami. Są szybsi o 2 albo 4 cale, tak? Tak, 14 kontra 12. Czyli są 2 cale szybsi, ale nie latają. Ale plus 1 do tafa, plus 1 do wunda. Nie, no wiesz, jak... Bez może fakt, nie że, nie mają że nie mają Storm Shielda, to ja bym chyba inaczej, wolał... Nie ma co aż tak się z tego śmiać co do zasady. Oni mają z bazy 4 inwa i tak samo w Deathwatchu się nie zawsze brało Storm Shield. Wiadomo, że Deathwatch ma fajne możliwe, boltery. Możliwe, że brakowało mu punktów, bo ma 2000... Ale to wbrew pozorom nie jest aż tak... W sensie, żal nie wziąć, ale to nie jest mają aż taki mają z bazy debilizm. 4 inwa to. To jest rozsądne miejsce, żeby przycinać punkty. Myślałem, jasne. Że tylko Chapter Master ma 4. Znaczy, nie wiem, ja bym wolał usunąć missile launchery ze scoutów. To mówię, Iron Halo. Jak najbardziej, tak, każdy. No, no,
Tak samo lordowie chaosu. Rozdają po taniości, no. To inny. No, ale żeby a nie jak było... mnie na tyrantach podbili z piątki do czwórki, to wielki żal i płacz. Ale ta rozpiska ma 6 atak bajków. Ma 2 detachmenty z atak bajkami. Tak jest, bo dalej oprócz tej brygady mamy Outrider Detachment z Dark Angeli. Ty, ale to on generuje bardzo dużo pestek. To jest ciekawa antyhordowa horda? Ale to są... Pojedyncze są te, to są atak bajki. Pojedyncze atak bajki. To są pojedyncze modele. Może jest tak mina Grzesia, że on robi adwans w miejscu. Bardzo możliwe. I na końcu jeszcze jest Supreme Command Detachment, jakiś przegląd Herosów Imperium. Jest Kasztelan Crow, Tigurius, a, kapitan na bajku. A, to jest bomba tych mortali, tak? Tym, co forfeiter nie, u nas. Jest Crow i Tigurius. Kapitan na bajku z White Scarsów. On jest z White Scarsów, żeby móc zaadwansować i szarżować. To wiem, mają strategię. I jacyś serwitorzy. No i odbijający czary serwitorzy, o. Tak, Block Templarami. Tigurius może ich buffować. No to jest taka rozpiska, która wygląda to definitywnie wygląda mniej strasznie niż jak... chaos. Ta rozpiska wygląda jak ta rozpiska, co w Salamance miał ten Rosjanin taki dobry, jak on się nazywał? Stepan. I wszyscy kumali, jak to kurwa działa, to nie może działać. I on później wygrał nią singla, nie? Jakiś taki numer był. No. Że tam był mega wysoko w każdym razie. I to wygląda dziwne mi taki sam kontrolowany chaos. Dziwna jest ta rozpiska. No, ale może w tym szaleństwie jest metoda. Dużo motorów. No, tych 0 kapitanów na jumpagę mniejsza. Kolejna armia... To raczej nie jest specjalnie zaskakujące. A, dobra. To ja generalnie mogę tu się udzielić, bo jest Tau. To już pozostali zasnęli. On ma co ciekawe 2 Riptide'y? Tak, to jest 2 Riptide'y, 1 oddział Brod. I więcej komanderów. To trochę spoiler. Ciężko powiedzieć coś ciekawego o tym Tau, bo wszystkie są praktycznie takie same. Znaczy, no masz 2 Bajdy Tau, albo 3 Brod, 3 Riptide'y, albo... 3 Riptide'y i Brodki, jeden skład i reszta po taniości, albo wszystko w Brodki, tak? I gdzieś się przewinie spam Fire Warrior. Jest jeden, chyba w Serbii, mi się wydaje. Spam Fire Warrior to jest jedna ciekawa rozpiska. No to niestety nie są armie, które jakkolwiek warto rozpisywać, no bo tam są minimalne różnice, które są... Wszystko jest to samo, stoimy i robimy pa, przeciwnik umrze. No tak, i teraz biorąc pod uwagę tę misję, no on musi się ruszyć kiedyś ze swojego kącika, tak? No musi. No i to kolejna armia, która też jest mega się przewija w kontekście wszystkiego później na tym turnieju, a mianowicie no to jest... Zegarki śmierci tak zwane. Tak, zegarki śmierci. I, no mamy i... Death Watch z Watchmasterem, jednym kapitanem. Oj, teraz ciężko się to rozczyta. Raz, dwa, trzy... Są 2 bataliony. Masz 3 kapitanów, Watchmastera i 6 składów weteranów. Dokładnie. Plus i jakiś... Jakieś coś siostry z Herosami do zajmowania znaczników. Hospitaler, no, masz 4, Geminia i no, Misjonarz. Masz 4 Herosy. Za 30 i za 25 punktów, nie? No to zajmują znaczniki. Po taniości. Siostry są czyli znowu 6 razy rozpiska, zegarki i znowu ciężko coś powiedzieć fascynującego. Mamy 3 kapitanów, gościa dającego reroll i 60 typa? Tak. Dokładnie. Strzając jak absurdalności pestek. Trochę znowu mi się każą moje Grey Knights z Salamanki, ale... Nie, to ma trochę więcej finezji. Serio? Ja chociaż miałem Deepstrek. Ma różne modele w oddziale. Ej, on może się teleportować, będąc na stole. Także jest dużo bardziej mobilny. I ma różne modele. Jeszcze, jak wrzucałem GD na 6, to się no, nie zdarzało. Może... No i co? Kolejna armia? To jest mój kolega sprzed roku. Ale jeszcze chwilę zostańmy przy tym Deathwatchu. Czyli mają Deathwatch jako antyhordę. Mają tych Space Marinów, którzy no, wyglądają troszkę antyhordowo, są zbiorem. No wiesz, na wystawce, jeżeli coś nie wyciska orzeszków, to nadal mogą po prostu posiedzieć za ścianami. Jasne. I się męczyć. Wiesz, problem tych Space Marines jest taki, że do jednego bajka się dokleisz i stoisz sobie grzecznie w kombacie. No tak. To nie lata, nie? No z kombatowymi armiami to pewnie nie będzie chciał grać. No dobra, i co tam dalej mamy w tej Hiszpanii? Mojego kolegę sprzed roku. A, no to była dobra historia. Sprzedawaliśmy już ją kiedyś chyba tak, na podcaście. Tak. Jak ktoś chciałby posłuchać, jak narzekam na ludzi, to w sumie może posłuchać dowolnego podcastu, gdzie jestem. Ale tamten podcast to był podcast, który podsumowaliśmy ETC. I sędziowie się wypowiadali właśnie. Tutaj koleś dostał żółtą za niesportowe zachowanie, tak? I zaczyna tak. Ten turniej z żółtą kartką. Dokładnie, już, tak. Która przyszła. To jest ten pan od Puta Madre, tak? No, starał się przy odrobinie, szczęścia nie dotrze do ETC, wyleci na singlu i będzie spokój. No, niech on nie to, że komuś coś źle życzę, ale... Dobra. Później mam ale ma rozpiskę bardzo mało wałogenną, bo ma batalion
Admechu z trzema onagrami. I trzy Crusadery. I trzy Crusadery. To jest też coś, co zobaczcie, wiele razy tych Crusaderów jest tutaj. No, Knighty od cholery. Na pełnej kurwie weszły. No, rok temu miał trzy kasztelany. I wołał na trzech kasztelanach? No. Wow. No, teraz mu dali więcej modeli, to ma więcej. No, i później następna armia jest taka, że Nil tak się ucieszy. Tak, są nas armią, którą gra pan Gonzales, są Nekroni. Nekroni wymaksowani chyba na ilość strzałów, bo mamy tak, 3 blady, 24 Tomb Blade'ów, 12 destroyerów, 12 desek, 3 destroarki. Kryptek Overlord, koniec. Ale nie ma samolocików. Nie ma samolotów. Deski mi się wydaje, jedne są w tym w Nefreku, to chyba jest Deep Strike. Przyznam się, że trochę dawno czytałem ten kodeks. To by miało sens, nie? Jeden oddział od razu obsługujesz Veilem, drugi wchodzi w Deepa z drugiej tury. Dokładnie. To fajny, fajny myk jest. Ale on ma command pointów 4. Znowu tak, armię jedną. On ma command pointów tyle, żeby odpalić zdipować sobie... Zdipować i odpalić buffa. Dokładnie, tylko tyle. Czyli w pierwszej odpala buffa, w drugiej dipuje, odpala buffa, to ma jeszcze jeden. Nie, nie, już zabrakło cepeku. Ten buff to chyba 2 cepeki, mi się wydaje, wiesz? Aha. No, jest za 2. Więc... A później Nil tak w komentarzach, jeszcze jeden, nie dobrze, znacie. Dobrze, jeszcze. Niech mu będzie, odpala dwa razy przerzut na deskach i deep strike, no, whatever. A nie ma tego ziutka, co mu tam daje dodatkowe cepeczki? Nie, nie ma. Nie ma. To jest naprawdę, tu nie ma wielkich filozofii w tej armii. Dwóch krypteków. No ciekawa jest ta rozpiska. Znaczy, mi się overload. Podoba, jest taka, no kurwa. No, mi się totalnie nie podoba, jest a później bez mózga. Na można by napisać skrypt, za który by ją ej, jest grał. Idealny tak. Na nasze plany na dępę. No to jest nie, jest dużo kostek. Okay. To jest rozpiska, która może zacząć po prostu kogoś zabić. Może. Albo może zostać doszarżowana w złym miejscu i się złożyć. Tak. Ale jest plus, nie można się na niej zakleić. A nieprawda, jak Overlord zużyje Veila, to można. Ojej. Albo jak zbijesz arkę do ostatniego progu i ruszę się tam. Chciałem powiedzieć, że są za cypeki, może się ruszę na pełnym tym, ale z trzech cypeków to może już nie być. Ale następna armia jest ciekawa, bo jest czymś, co będzie się przewijało bardzo często w podobnych wersjach. A mianowicie są 3 Razorwing Jetfightery, 3 Crimson Huntery w wersji Exarch, Fire Prismy i do tego trochę śmieci Eldarskie. 3 Fire Prismy, dokładnie. Farseer, Warlock. Nawet Falcon. 2 razy Storm Guardianie, Rangerzy, Serpent i Falcon. Więc, no to jest kolejny... Samolociki są wszystko fajne. Wszystko jest Alightok, o i do tego jest Vekcik. Jest Vekcik. To jest dobra rozpiska. Tak, to jest zdecydowanie mocna rozpiska. Rozpiska tylko... ma więcej ziemi niż Eldar, których my rozważaliśmy. I bo to, co jest ważne, ma Vekta. To ja niektórych paringi bardzo zmienia. W mojej wersji zamiast Fire Prismów tak naprawdę rozważałem Shadow Weavery. To są te, które strzelają bez line of sighta, czołgi. I ono to wtedy ma... A, Night Spinnery. No. Też się Shadow Weavery to są te artyleryjki. Te co stoi takie cokolwiek. Działko. Wszystko wygląda tak samo. W każdym razie to jest bardzo ciekawa rozpiska właśnie pod tym względem, że chciałbym zobaczyć, jakie on wyniki tym wykręci na tych misjach, bo to jest chyba way to go dla Eldarów, jeden z dwóch, tak? Bo tak, drugi trzeba to jest... pamiętać, że to wszystko to są głównie strzelanie przeciwpancerne. No on nie może zagrać z Hordą, tak? No, jasne. Jak to wpadnie na plagi, to się bardzo zdziwię, jeżeli wygra. Może się w sumie zasłaniać tymi czołgami. No i co z tego? No i co z tego? Samolotami, spróbować cię zwalniać. Ale, no, pamiętam, okay. Że ale co zasłania tak, się w ale swoim ale można się tak ustawiać, że no i dobra, trochę no i, mu tam i będzie stał 4 tury w rogu. No... I tyle, nie mówię, że to jest dobre. To może zamiast tej dyskusji możemy przejść do kolejnej armii, która według mnie jest... To oni mają znowu 9 graczy, czy jak? To my mamy 7. Diego Tortola. Jest o tyle ciekawe, że patrzymy, jak coś kapitanowy, bladzi, skauci, no dobra, później jakieś infantry składy, Leman rasy, a później patrzymy w trzeci detachment i widzimy 3 Manticory i Master of Ordnance. Da fuk! Więc... Jest klimat. Jest armia, która wali no line of sight, są 3 Lemany w niej. Co daje Master of Ordnance? Fireteam, initiate the strafing run. Jakieś pewnie bonus, żeby to lepiej trafiało. Przyznam się szczerze, że nie wiem. Ja też nie mam pojęcia. Może sam strzela jakimś blastem. Na pewno forfeiter nam powie, co to robi. Pewnie tak. A może na techniczny sprawdzi w międzyczasie, czy to go przerasta. Znaczy tutaj nie ma co specjalnie szaleć. No mamy, to co jest istotne, to jest w ostroja, a nie kataczanie, więc to nie ma jakiejś dużej ilości kombatu.
Czyli podczołgi, tak? Ustawione było w stronę. Mamy podczołgi, jest jeden Punisher, dwa bakukanony. I pask. Ignite Commander, w cudzysłowie napisany pask. Niektórzy to dziwnie spinają, więc o dzisiaj będziemy tak zawsze pisali. O Jezus. Trzy battlecanony Punisher. Może jest jakiś gaming, który sprawia, że to może kogoś spowolnić, bo jest jakiś taki w tej formacji z... To chyba Wiwerny mają. Wiwerny? A nie, Manticore. Ale nie dam sobie nic ale uciąć. Ale muszę powiedzieć, że spiska, no wiadomo, ten standardowy Cookie Cutter, tak, Imperium plus Kapitanowie. Ale Manticore nie są głupie. Ale Manticore też nie są głupie. Nie są absolutnie głupie. To jeśli dobrze pamiętam, to jest D6 strzałów? 2D6 strzałów z siłą 10. AP minus 2, Dimmer D3. No więc. Może strzelić 4 razy na grę. Ma 4 rakiety. No, ale to wciąż jest. To dobra jednostka. Nawet jak wystrzeli te 4, to jest ciężka dłubek Chimery, który stoi na znaczniku. Więc to. Tylko ta rozpiska ma jedną bardzo ważną wadę. Jak coś do nich dobiegnie i posklada te czołgi, to dotknie ich, to jest tak naprawdę trochę już po grze. Tak, bo nie ma kataczek, którzy mogą. Tak jest, tu nie ma. Są kapitanowie, ale to nie jest dobra kontra na jakieś duże oddziały kombatowe, więc już męcząc na przykład plagów. Aberracje. Aberracje zabiją te czołgi. To jest ten problem. Tak, nie? No aberracje to przemielą się z drugiej strony. Ale tu wiesz, jakby przeszarżowały. Znaki drogowe, najmocniejszą broń do kombatu w tym uniwersum. Broń. Całe Imperium by taką chciało mieć. Nie, dobry, tak, tu jednak dwudziestka akolitów biegnie i podotyka te czołgi, powie Berek, jak to lubi mawiać Zozo, to trochę się ta gra powolku, zaczyna w tym momencie kończyć. O, uwaga, będziemy wiedzieli, co robi Master of Ordinance. Nie będziemy, bo jeszcze jest 14 różnych książek z gemami i formacjami. Aha, ale tu ma wprowadzone. Dobrze. Strzela raz na grę artyleryjskim blastem. Heavy D6, staty jak Battle Cannon. Kurwa macie, ale bieda. A czemu ta zasada jest skreślona? Bo była edycja. Ale jak nie widzi celu, to ma minus 1 tu hit. Z tego chyba D6. Ale przynajmniej ma BS-a trójeczkę. Trójeczkę, no to nie jest najgorzej. Dostanie rozkaz. Dobrze, więc mamy taką tych naszych przeciwników. Może robić rolę jedynek na artylerii. No i spokoj. W tym momencie to się spina, nie? Bufuje to Manticore. No. Ciekawe mają rozpiski. Na pewno niestandardowe. Dużym problemem będzie Death Watch. To nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj ktoś dostanie wpierdol od tego. Chyba, że Skark to dostanie. Albo Skark, to albo, dostanie albo Skarka, Knighty, nie? Jakby to dostały chyba. No, bo... ale się też się nie obrazi. Ale jak wiemy, niezależnie jakbyśmy kminili parowania, i tak wyjdą inaczej. To dużo roboty, myślenia i tak dalej, a potem goście dostawiam plagi do Gortesek. No. Albo oni mają jakieś myczki, nie? I no, na przykład ukrytych albo dostawią tał do Rudego i Rudy przegra w pierwszej turze, bo da się zaszarżować. No, jakieś tak takie też rzeczy. Może być. Tak, więc tu zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Na pewno będziemy o tym dużo myśleli. To jest dosyć wygodne, prawda? Że macie miesiąc na przygotowanie się do pierwszego pairingu. Miało być później, ale poszło głosowanie, że miało wstępnie być chyba 22 dopiero. Ale poszło głosowanie sędziowskie, żeby dnia tego, no, co rozpisali. No bo to drużynówka generalnie bardzo podoba, jak pierwszy pairing jest wiadomy, bo można się rozgrać. Między innymi było dlatego też taka decyzja była podjęta, bo było aż 8 challenge na 34 teamy, więc to połowa było tak, połowa graczy wiedziała, jakie jest parowanie, to podeszli, żeby wszyscy już wiedzieli, bo to... No tak, zresztą zaskakująco ma sens jak na ETC. No... Zobacz, Tyfus nie jest sędzią i od razu zaczyna działać, nie? Kurde, no i rozumiesz tajemnica. To proste. Ale słuchajcie, a nie macie trochę wrażenia, że rzucanie challenge to jest takie, no mam wrażenie, niesportowe? W znaczeniu szukasz sobie dobrej takiej drużyny, takich chłopców. Nie, żeby Polacy po zobaczeniu, jakie teamy zostały bez challenge, nie napisali na forum, nie chce ktoś zagrać z nami. Bo już wszyscy dobrze sobie wybrali, tak? Przeciwnika? Nie, właśnie nie. Zostali Anglicy, Rosjanie, Niemcy. A, czyli chcieliśmy się zabezpieczyć. Tak, już dwie osoby, które nie znają sytuacji, nie wiedzą, na co ustaliliśmy się, powiedziały. To teraz powiem się, jak to ustalałem, ten challenge. Oj tam. Byliśmy dogadani na challenge z Finlandią. Norwegią chyba. Norwegią chyba. Norwegią, żeby trzeci rok zrobić. Tak, bo dokładnie. I było to umówione i rok temu i na WTC potwierdzone. Ale nas olali. Więc w takiej sytuacji tak naprawdę mój pomysł, jak pisałem tego posta szukając ludzików, był taki, żeby spróbować zagrać z kim nie zagramy tak naprawdę. Australia! Australia, Rumunia,
Węgry. O, Rumunie są. Oni są spoko. Wszyscy mamy koszulki wszystkie reprezentacji prostu, Rumunii. Wszystkie drużyny, których no po prostu... Pierwsza to jest jedna runda, w której mamy szansę ich spotkać, bo potem oni trochę są niżej, a my najczęściej trochę wyżej w rankingu i wałkujemy się te same teamy co roku. Włosi, Francja, Anglia, Niemcy, Rosja i tak dalej. No tak, i to jest mniej więcej naszych 5 meczów, tak? Z 6. No, znaczy, wiesz, nie zawsze tak jest, bo graliśmy z Szkocją albo Walią. No, ale oni wtedy byli drugie, trzecie miejsce. Dokładnie, także... graliśmy z USA, które się nie spodziewaliśmy, więc jakieś zawsze są. Ale no jest jakby ja bym tego nie traktował jako szukanie łatwych punktów, a bardziej sprowadzenie znalezienia kogoś nowego do zagrania. No. Zbiór 8 topowych teamów, z których z 5 na ogół polska reprezentacja gra. Dokładnie. No tak wygląda, nie? Jak chcesz wygrać event, to grasz z najlepszymi graczami. Ale sam masz na masterach tak naprawdę, tak? Powiedział wujek Dupek, który zagrał w Pruszkowie z kimś takim z reprezentacji. Nie zagrałem, z reprezentacji nikim nie zagrałem. Z Grzesiem się dysputowałem. Taktyczny był remis w pierwszej turze i McDonald's, słyszałem. Tak. Ale może zamiast popadać w dalsze off-topy, ja wiem, dziwnie się czuję jako osoba, która jest... No właśnie, kurde, o co chodzi, nie? No, jaki mam tam jakiś żal o tego mastera, bo już trochę się pominają. Nie, ja chapnąłem dzidę od początku do końca. Nie chciałem tam jechać, zmusili mnie. Kazali mi testować armię. Trochę prawda. No, to... Na dzień dobry, w sobotę powiedziałem, że nie wstał, jakbym nie musiał zawieźć Zuza i tego Najlepszym Lesia. W tym wszystkim jest to właśnie, że Bifor przed imprezą był u mnie w domu i Kacper Bidulka jako jedyny tam praktycznie nie pijący. Jeszcze dmuchałem następnego dnia rano. No, ale widzisz, opłaciło się, nie? Zatrzymał nas, pan policjant kazał dmuchać, nie? Wiesz, siedzi nas czterech typów w samochodzie, wracamy po imprezie, po afterze, który był na miejscu, na aftera do mnie, do chaty, także my byliśmy tam fest zrobieni, nie? Z tyłu. I Kacper jedyny niepijący. A ja wyglądałem najmarniej tam pewnie. Tak. Także zabawnie to wyglądało. Przez chwilę rozważaliśmy, czy by nie poprosić pana policjanta, żeby dał podmuchać w ten balonik reszcie towarzystwa, ale nie wyglądał na taki wesoły żarty. No, on też chyba nie był szczęśliwy w tą niedzielę rano, że musi pracować. No. No, ale to... Niepocieszonego życia. Jak już stałem się tym, kogo zawsze nienawidziłem, czyli osobą, która... Cześć, Rody, co tam słychać? A nie aż tak, co nie. Bez przesady. Nie. Nie, to Hiszpan. Dobra, to Hiszpan wracamy, jakiś. Tak? Koniec bo właśnie chciałem uniknąć i wyszło jak zawsze. Ale co do... Chcieliśmy jakby to, co już częściowo poruszyliśmy, tak? Jak wyglądają niektóre rozpiski armii. Tak, bo... Moment, jeszcze zanim wyskoczysz tam, gdzie chcesz skoczyć, jak oceniasz nasze szanse z Hiszpanią? Wydaje się, że na papierze jesteśmy silniejsi. Tak, na papierze wygląda to dobrze. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że dużo ich rozpisek jest nastawionych na zabijanie pancernych rzeczy, a my takich rzeczy fizycznie nie mamy. Zapomnieliśmy o nich. To nie są chyba Riptide, koniec. Mamy Lesia. Riptide się trudno zabija. I mamy Riptide. Jeden z najtwardszych dużych rzeczy, jakie są i w tej Megansy. I Megansy też są zaskakująco twarde. 6 łundów na modelu, nie? Ale one mają ciekawy sposób się bronią przed tym, że zostać strzelane, no po prostu ich znikam 18, nie? Także to... Nie, dobra. Naprawdę moim zdaniem, wydaje mi się, że jest dobrze, życie wiadomo zweryfikuje. Mhm. Jeszcze nie robiłem testowych parowań. A właśnie, bo miałem chłopaki... się zapytać, bo wiem, że wy zawsze razem ze sobą testujecie parowania, jeszcze do tego nie siadaliście, tak? Nie, chłopaki dopiero zaczęli wypełniać te belki. Jasne, no jesteśmy kilka myślę, że to jest przyszły tydzień, kiedy zaczniemy robić jakieś paringi. No dobra, no to trzymam tylko kciuki, żeby to się udawało, żeby wychodziło, że zawsze dobrze, że możemy zapomnieć wujka Dupka i na pierwszy ten paring, niezależnie jak się dostawimy, będzie dobrze. Ale to co chciałem powiedzieć właśnie, to jak właśnie wyglądają armie wszystkie na tym turnieju, bo to jest coś, co oczywiście nie chcemy przechodzić team po teamie. Nie, za dużo tego jest. 300 stronowy dokument. 325 stron PDF-a. Więc dzień to dobry. Jest trochę przesada. Nawet ale na kibelku wrażenie, nie można przeczytać. Niektórych armii to na przykład możemy kojarzyć, co są co ciekawsze teamy. I... Tak, chcieliśmy przejść po frakcjach tak naprawdę tych głównych, jakie są w naszej grze i powiedzieć, co jest ciekawego, widocznego. Tak, no i tutaj może jakby zacznijmy też jakby... Możemy sobie ułatwić to idąc na przykład... po nacjach, które już jakby opowiadaliśmy, tak? Deathwatch na przykład. Albo po indeksach. A to jak masz spisane indeksy w kolejności? No właśnie. Myślę, że zaczniemy sobie po prostu od Imperium, szeroko tak. Pojętego, tam jest tego sporo. No i co w ramach Imperium jest? Ja zauważyłem, że są jakieś wariacje po prostu armii, które bazują na młotkowych kapitanach plus Deathwatch. Plus druga wariacja. Plus czasem graja, siostry. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Power Armory,
na pewno widzimy dużo w Deathwatchu. Deathwatchu. Mhm. Jest sporo Deathwatchu w postaci dziesiątek typów z jakimiś termosami. Z reguły i zawsze gdzieś dziesiątki, kapitan. Czasami więcej. Jakiś nie? kapitan. Pojawiają się tego często asasyni. Mhm. To jest też interesujące, tak jak u nas w Polsce raczej, jak się widziało na to jednego z strategema. To tam po sześciu. Tak, tutaj się pojawia naprawdę po sześciu, siedmiu asasynów, dwóch, trzech każdego rodzaju. Nie wiem, jak to będzie działało, ale pojawia się tego sporo. No, trzeba to zobaczyć. Tak? Oprócz tego jest... Windikerzy są straszni. Oprócz tego, jeżeli chodzi o Power Armory, Never to widzimy mnóstwo kapitanów Blood Angelowych i Custodesowych. Mhm. Samych Custodes jako takich nie ma dużo. Nie, nie, jednych nie. chyba widziałem. Jedna lub dwie armie. Nie, są na pewno trójkowe składy. Są trójeczki, motorków. Ale nie ma tego dużo. Przebłyskują gdzieś po drodze jakieś Space Marines i widziałem Thunderfire kanony, Huntery, jakieś pojedyncze oddziały. Ale nie ma tego dużo. Tak, no, ten główny marketingowy unit GW jakoś się nie zmieścił dużo, w mecie. Jest dużo Knightów. Tak, powiedział, że w prawie każdym teamie są Knighty. W różnych wersjach. Są niektóre bardziej kombatowe. I tutaj to, co widzimy najczęściej, to są krasty. Tak, to co widzimy, czyli to są Crusadery. Czasami z Krasta, czasami z innych z Taranisa. Na 9 na 10 przypadkach są złączone z batalionem Admechu z Grai. Mhm. Czasem jeszcze siostry tam widziałem. Czasem przewijają się siostry, kapitanowie ale... się tam jak ula się na przykład przewija. W sensie... Nie widziałem drugiej rozpiski, gdzie byłyby najci kapitanowie, wiesz? Uwaga znowuż okay. na Imperium, że u nas Gwardia gra z reguły jako bardzo samodzielna armia, raczej się do Gwardii dostawia, a na świecie Gwardie wykorzystują w takim mniejszym zakresie. Ten tak zwany Loyal 32, tak? Czy tylko po cepeczki, albo jakieś takie dziwne rzeczy bardziej singlowe. To mnie zaskoczyło. To jest różnie. Jest mnóstwo brygad kataczańskich i nie tylko. Gwardia jest... Najczęściej w połączeniu z kapitanami blanchelowymi i kustosowymi. Mhm. Nie przychodzi mi dużo do głowy takich rozpisek, jak ty to powiedziałeś. Tak, nie mówię, że nie ma, bo nie oszukujmy się, tak? Mamy 33 drużyny, czy 36? No, każdy ma gwardię, tak? 34, tego jest fizycznie za dużo, żeby wszystkie zapamiętać. No jest jeszcze jedna armia, która się często pojawia, która była dla nas trochę zagwozdką, czyli wózki inwalidzkie. Ty w sobie się podobały wózeczki, mówimy oczywiście o Admechu. Admech w konfiguracji jednego dużego oddziału destroyerów, jednego dużego oddziału kasztelanów, no, czasem. Dużej ilości oddziałów breachersów, 30 breacherów. W mniejszych lub większych oddziałach i jakaś piechota. Ale co mówi Matt Hammer na temat tej rozpiski, bo my tym... A czy ta rozpiska na pewno jest straszna dla jakichś pancernych rzeczy. Mm-hmm. Te breachersy, oprócz tego, że mają jakąś łapkę kombatową, która ma chyba z 3 ataki, mają pojedynczy strzał z damage'em D6 z dużą siłą. Zależy, jaką broń weźmiesz na nich, ale tak. Okej, okay. To przynajmniej się, że specjalnie na Edmeku nie jestem, nie, grałem ale... raz z Augustem ostatnio. Jakby nie ma co, żebyśmy mówili, jakie są. I tam są jakieś dodatkowe buffy na pojazdy? Idea jest taka, że to są modele, które kosztują około 30 punktów, które mają po 3 rany, tafa 5, mogą wyciągnąć 2 plus save'a, 4 plus inwa, jeżeli jest, 1 plus save'a nawet, jeżeli je odpowiednio zbufujesz, tak? A to chyba nie breachersi. Bo nie mają mniejszego save'a z bazy. No oni to czwóreczki. Destroyerzy mają większą okay, save'a no i oni wyciągają takie wysokie save'a. No ale właśnie nie. Chodzi mi o to, że to jest armia, która jeżeli się chce, to będzie właśnie stała na tych znacznikach. Będzie stała na tych znacznikach. I na przykład niektóre armie nie muszą koniecznie się przez to przegryźć, tak? Okej. Okay. Ale to tam ona nie zabija. W sensie jak te destroyerzy się zbafują i tak dalej, użyją stratagemów przy tych lepszych plazm, no to faktycznie to wtedy coś robi. Ale tak... Testowaliśmy to. To jest to, co u nas jest może specyfika mety w Polsce. Ta armia jest całkowicie nieodporna na sklejkę. Tam dojdzie jeden oddział kombatowy, jakiś sensowniejszy tych breachersów i one są posklejane i już nikt więcej w życiu nie strzelą. I mam wrażenie, że w innych krajach mniej osób gra takim kombatem niż u nas. Tak. Nie wiem do końca, czego to jest kwestia, ale to na przykład na WTC Shizimi opowiadał, że przeciwnicy, z którymi grał, często nie rozkminiali dokładnie, jak działa kombat. Nie umieli go tak dobrze, jak u nas się go zna. No, u nich nikt nie zrobił nigdy filmiku na temat sklejania w kombacie, a u nas to dokładnie. Dokładnie. Używając profesjonalnych modeli. Może to jest tego, że u nas sporo osób takich, no, nazwijmy to w cudzysłowie topowych graczy, lubi się bawić kombatem. No i też nie mam problemu z przekazywaniem tej wiedzy innym. Dokładnie.
i może dlatego u nich te strzeleckie armie często występują. Ja na nie patrzę i zawsze idę tak samo. Wepchnę tam jedne geny i jest po grze. No. A że mam 40 parę cali ruchu i szarże, no to mi się uda. I 120 nie? genów, tak? Nie, 100 miałem genów, nawet nie całe. No, ale to Imperium to właściwie jest takie parę wariacji, ale nie uświadczymy jakichś. Tej... Czasem się pojawiają Grey Knighti, nawet w Rosji. Rosjanie mają Grey Knightów nawet. Mają strike składy u siebie. A jest taka rozpiska, że się jedna. Więc pojawiają się, ale to tak nie ma co uświadczyć specjalnie Dark Angeli. Mam wrażenie, że tylko Hiszpania miała Dark Angeli. Znaczy, oczywiście zdarzają się pojedyncze dziwne rozpiski, których ciężko nam opisać, ale generalnie... Tu polecamy Rosję przejrzeć. Tak, generalnie właśnie... Właśnie chyba się doskrolowałem. No, warriorzy tyranicy, tak? Właśnie patrzymy tak. na ten batalion Grey Knighti ze strike składami Interceptorami. Ogółem jak chcecie zobaczyć dziwne armie w rękach dobrych teamów, to polecam spojrzeć na Rosję i Niemcy. Oni wzięli takie bardziej niestandardowe rozpiski w tym roku. Ale Niemcy to jest, Vlad na to zwrócił uwagę, że nie ma starej gwardii. Nie ma starej gwardii, jeżeli chodzi o graczy. Wszyscy to są nowy na rybek, tak? Tak, nowo założone nie dziwne, konta. No w końcu, jak gadałem z Benem wtedy w Pradze, to oni... Na widły wzięli tą klikę okropną. No nie, oni po prostu wszystkich spinaczy, których ludzie nie lubili z nimi grać i byli nieprzyjemni, po prostu ich zrobili im... No typowy, że nie chcemy mieć z wami kontaktu. To ma jakieś pewnie ładne stwierdzenie, które brzmi... Chcesz mi powiedzieć, że z Niemcami będzie się miło grało w tym roku? Co? Ale że co, że będziemy musieli zmienić definicję zwrotu granie na Niemca? No, możliwe. Kurwa, będzie granie na Polaka. Ej, i kapitan to jest... Graj na Vlada. Granie na Vlada. I kapitan to jest ten gościu, który nas wytrzymywał przy swoim stole w Pradze. O fuck. Ten, co wtedy grał z Michem, tak? No, to było dosyć zabawne. Więc no, tak, polecam te dwa teamy do przejrzenia z niestandardowych armii. Mam wrażenie, że jakby idąc po kolejnych teamach, to największe różnice to tak właściwie się pojawiają w kwestiach chaosu i jakie są kombinacje armii eldarskich. Bo Necroni jak są, to są w podobnych buildach. Znaczy Necron to, co widzimy, to jest to samo, co widzieliśmy w... No u nas, no. U nas, mówiąc, że przeglądając te rozpiski, to widziałem kilka kolejnych iteracji, które robił Neil tak i Chomik, czyli to jest jakaś tam kombinacja Tomb Blade'ów, Destroyerów, Doomsday Ark i samolotów. Tam nic nowego się nie pojawiło. Dokładnie. Są jedne wraty. Tak. Z tej dynastii, gdzie można sobie wygenerować dwójkę Inwa. To na A, to na A. To chodzi tam o to, że on sobie stanie na znaczniku i powie, mam 2 plus inwa. Baw się dobrze, dopóki ktoś nie ma mortali, to ciężko to ugryźć. Mhm. Sąki. Ale faza magii w twoim wykonaniu? Na zonkach już tyle czarów jest na zonkach, że w końcu coś mi wejdzie, nie? Siłą nie można rzucać gałę z przyrzutem na gałę całe życie? No to nawet mi się nie udaje tego zawsze rzucić, nie? Czasami ten czar wejdzie. Natomiast idąc dalej po armiach, to na krąg, którą mówiliśmy... Jakby Tau możemy? Tak, Tau to już chyba mówiliśmy wcześniej. W sumie. O Tau ciężko coś fajnego powiedzieć. To jest no teraz to jakaś kombinacja. Piechotą, tak? On tam ma jedno. 100 modeli, 100 kilka. Oni mieli to samo też w tym, na WTC i tak samo im wtedy nie wyszło. Więc... To jest rzecz, która na papierze. Ale teraz Kajun jest lepszy. Brzmi strasznie, bo ma chorą ilość strzałów, tylko trzeba pamiętać, że to jest dalszym ciągu piechota z tafem 3 i 4 save'a. Tak. I to zajmuje dużo miejsca, więc jak ktoś cię uderzy od jednej strony, to nagle się okaże, że sparczność tej piechoty nie jest tym kluczowym 21 czy 24 calu. To jest to, że mieć potrójny strzał. 15 calu. No ale jeszcze ruch. O, ruch i jest, zasięg. I jest ta drona, Dronka, która zwiększy zasięg. Nie wiem, chyba 24 jest taki najdalszy zasięg rapida. No, ale to clue jest takie, że ogółem rozpiski Tau. Bo poza rapidem to jest kombinacja 4 entry plus Herosi. Są jakieś hamerheady, się przewijają dalej, a to no tak. Pojedyncze. Ale według mnie największe ciekawostki, tak właściwie z wszystkich armii poza Imperium, które ma różne tam kombinacje tego samego, to są właśnie Chaos i różne kombinacje Eldarów. No ale Chaos ma no, to chyba na końcu, tak, mówimy, żeby ten... Bo chcieliśmy wszystkie tak, przejść, tak? Okej, okay, dobra. Dobra. Co, są Tyrki? Tyrki się pojawiają z Genokultem. Tyrków jako takich jest mało, takich tak, czystych. Są z Genokultem. Znaczy z Genokultem. Rozpiski ciekawe, które widziałem, to jest 180 termagantów, za którymi chowają się Herosi, Genokulcy i Tranicy, kombatowi Herosi. Mamy tych rosyjskich warriorów.
Nie mam pojęcia, dlaczego to u nich działa. No ale z drugiej strony, jakieś godzinę temu się dowiedziałeś, że zabijają że plus jeden do trafienia jest nie tylko w mele, ale też w strzelaniu. No, super. Ale zasięg jestem pewien, że jest 18-24 cale. Spokojnie, przeczytasz ten kodeks jeszcze z dwa razy i nagle się okaże, że dlaczego ja tego wcześniej nie widziałem. Nie sądzę. Są geny. Chyba najwięcej widziałem 80. Pod jakimś Swarmlordem, Venomtropkami i czymś tam jeszcze. Mhm. Natomiast dużo więcej nam się pojawiło genokultu. Z jakimś dodatkiem. Samego albo z dodatkiem. Mnóstwo jest różnych iteracji aberacji. Tego. Jest mnóstwo aberracji. Są akolici z brońmi do kombatu, flamerami, są motorki rzucające bomby, demolition charge. Ładne modele, działające combo. Czego chcieć więcej? Mam dziwne wrażenie, że te rozpiski są niedoszlifowane, bo patrząc na rozpiski, ja widzę swoje rozpiski z 8-9 iteracji temu, które zagrałem i zobaczyłem, że mają duże problemy, ale może oni mają jakiś sposób, żeby rozwiązać problemy z deep strike'ami, mieszczeniem się na stole, łapaniem aur. Zobaczymy. Tutaj warto pamiętać o tym, że Genokult jest bardzo tricky armią. To każda gra za pierwszym razem to się mocno daje złapać. No, przeciwko niemu, jeżeli nie znasz, nie grałeś wcześniej, to... No to jest ten syndrom Necronów, tak? Że raz się źle rozstawisz, dostaniesz gemem z samolotów, drugi raz się źle nie wystawisz, ale za pierwszym razem zawsze boli. Tak, tylko problem Genokultu jest taki, że tam jest, to nie tylko jest to, jeden gem, a w Genokulcie jest 5 albo 6 takich ważnych gemów i trików. Tak, no i jakby ten Genokult też trochę jakby lata dookoła podobnych unitów, ale no bo to są zazwyczaj akolici, są hybrydy, są aberracje plus herosi. Mhm, tak, ale widzimy to, co jest ciekawe, to widzimy albo dużo aberracji kombatowych akolitów, ale też pojawiają się rozpiski strzelające, podobne do tego, co robi Vlad. Są hordy Brood Brothersów i neofitów z brońmi specjalnymi i buffami do strzelania, bo te rozpiski się pojawiają. Są też po prostu hordy gwardzistów z Genokultu, którzy są files od patriarchów i chowają ze sobą herosów. Jest naprawdę ciekawie. Tutaj wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, że ten kodeks jest relatywnie jeszcze młody i niektóre rzeczy się nie dograły. I też jest dobry. Jest po prostu jest dobry, żeby zdżopić różne armie, tak? To nie jest to, co jest w Necronach, tak? Dając taki pierwszy przykład z głowy, ale to idąc... Trochę ciśniemy po tych Necronach, sorry. Nie, no, nie są złe, ale dobre też nie są. Jest, no. Są płaskie jak spora wybór kobiet w moim życiu, więc... No. Nic nie powiem. Autopocisk, pozdrawiamy Julię. No więc... Nic nie powiedziałem. Ja też nic nie powiedziałem. Idąc dalej. Jeżeli chodzi o te... O kolejne armie. Co tam dalej się przebija? Są właściwie... Orkowie. Którzy są... Mają różne buildy. Znaczy, są meganoby w... Tak, meganoby są meganoby właśnie. Jest armia na grotach. No, horda grotów. Chyba 240 grotach z herosami za nimi. Amerykanie ją mają. A oprócz tego, to z tego co widziałem, to są głównie 90-150 boyzów, działa i czasami lutasi. Mhm. Jakieś tam tankbustaje się przewijają po drodze, natomiast tak, to co warto spojrzeć, to są na pewno te groty. Amerykańska chyba rozpiska. Mhm. I meganobsy, nie pamiętam gdzie są. Ale co to właśnie z meganobsami, co to robi? Bo 5 ataków z fista z siłą 10. Okej. Okay. I to jest rozpiska... Za jakieś 30 za model? Pierdeł, nie wpisały kraju. Wpisz Yahoo. Ale znalazłem już rozpiskę, tylko nie Northern, wiem jak to jest kraj. Irlandia Północna. Pozdrawiamy Yaha, pewnie i tak nas nie słucha. Nie, to jest Liam Hackett. Yahoo mega też ma mega nowy. Bardzo możliwe. Jest kilka rozpisek na pewno z nimi, bo właśnie... I któryś z topowych teamów ma stompę. To pamiętam. Co? Któryś z topowych teamów, w sensie tych, które my uznawaliśmy za topowe, no, w sensie... Stompy to nie widziałem. Już nie pamiętam, który, ale pamiętam, kontrolek nie znajduję. A może ja, może moja chyba pamięć jest jak zawsze. No, myślę, że... Ty już śni po nocach o stąpach. Myślisz? Fetysz na stopy? No tak jest, no duże, brzydkie i w sukience. Tak rola tyfusa, nie? Idealnie jego gust. Chyba, że jakoś inaczej przestąpa. No dobra. To po rozpiskach. No nie, jeszcze mamy. Jeszcze mamy różne kombinacje Eldarów do omówienia. Ciekawe jest to, że w Eldarach pojawia się znowuż Inarowa Czarodziejka.
Irvine'ka w niektórych rozpiskach, chyba w dwóch częściach jest. Tylko ona. Tak, to... Dla przerzutów gał? Jest Inka. A nie, bo przerzut działał od niej z czarów, działa tylko na innych Inari, także to nie może być to. Nie, ona te... Ma targetowanego smite'a, takiego lepszego, powiedzmy, w 18 calach, tak, 1D3 lub 3 mortale. I drugi czar, że każdy w 6 calach dostaje... Rzucasz 3K6 i na każdą szóstkę dostajesz mortal. Czyli generalnie według mnie to nie są jakieś super dobre czary, żeby ją brać za 130 punktów. Ale no nie psuje ci teraz detachmentu, więc no można ją gdzieś tam wepchać, tak? Szczególnie właśnie w Dark Eldarskie detachment ona fajnie wchodzi, bo no nie chcesz tego drugiego chujka, Archona, bo nic nie robi, nie? To już lepiej dorzucić 60 punktów i mieć właśnie czarodziejkę, do której nie masz normalnie dostępu. Zawsze masz magię w drukarii, czego z reguły nie masz. No właśnie. No. To co widzimy w Eldarach, Dark Eldarach i Harlekinach, to jest wszystkim dużo samolotów. Ravagery. I udeczek. Jeżeli są Dark Eldar, to są Ravagery. No, tak, prawie zawsze. Pojawia się sporo w Eldarach czołgów, Fire Prismów i tych... Night Spinnerów też. Night Spinnerów, dokładnie. Widziałem rozpiski z Harlekinami, trzema oddziałami kombatowymi albo motorkami. Tak, z reguły właśnie łączą jeden lub trzy składy. No, Harlekini i Dark Eldarzy są w jednej armii. Różnie. Bardzo różnie. To jest właśnie śmiesznie, bo jest to wszystko jest podzielone na segmenty i wymieszane ze sobą. Są Eldarzy z Dark Eldarami, to jest najczęściej samoloty, albo Dark Eldary z Harlekinami, to jest najczęściej piechota. Ale kombinacji jest naprawdę multum, więc tutaj jeżeli chodzi o Eldarów, to można by testować całymi tygodniami i tak się wszystko nie przetestuje. No oni mają trzy grywalne książki, no 2,5 powiedzmy. Także tam wiadomo, że zawsze złożysz sporo rzeczy. Możecie chcieć zobaczyć komentarz. Zjedźcie do domu. O Jezu, fani nas na tym, na pewno. Fani z Francji. No. Ale dobrze się uczy polskiego. No, najważniejsze, że to się go na WTC. No dobra, to co? Więcej off-topu? Zawiła? No tak. To ty, już... kobieto pracująca, kochana. Są no. Siostry. Jakieś pojedyncze się przewijają. Bataliony i brygady. Coś nam jeszcze z Xenon zostało do mówienia? No ja właśnie przyjeżdżam. Wydaje mi się, że było wszystko. Elfy były, orki były, tały były. Tyrki, kulty. Nekro były, tyrki, kult były. No to chyba został deserek chaos do mówienia. O Jezus, a tam jest, a tam jest wszystko. No. Tak, chaos. Żeby nie było, żeby jakoś opowiedzieć, co jest w tym chaosie jako wszystko, właśnie przechodzę przez rozpiski i jestem w rozpisce, co ma Fall Blight Spawna, a rozpiskę przed chwilą, którą widziałem, ma Venom Crawlery te z tego boxa. To, co się pojawiło, czego jest sporo, co jest ciekawe, to są ci Discolordowie, tak zwani. Bardzo dobra jednostka. Tak, to są, oni są w miarę twardzi, to jest chyba 12 wundów na piący inwa. Zabijają Knighta w kombacie pod buffami. Mają 4 różne grupy ataków. Które się na 4 plus chyba aktywują. Wiesz co, na 4 plus się chyba na Warlord aktywuje. Bo to no. Jest Flawless Host. Host, tak. To są na piątkach dodatkowe, na piątkach to hit dodatkowe ataki. I masz jeszcze i chyba jest trade, który daje plus 1. Masz Prescience plus 1. Tu hit jest. Ale to na jednego, nie? Bo to jest czar. Tak, tak. No. Więc naprawdę, naprawdę są fajni. Grałem z tym ostatnio w Pruszkowie. Dużo buffów też dostają. Są takie rozpiski właśnie na całych tych tak, Demon Engine, które my też mieliśmy, jak pamiętam. Na Defilerach, tak? Właśnie, tych Discolordach, mają na przykład Mauler Shindach, Venom Crawlerach. Są takie rozpiski. Rosjanie mają rozpiskę, która wzięła każdy możliwy typ tych Demon Engine'ów. No. Myślisz, że to jakiś challenge był, że w stylu kurwa, założę się, że nie weźmiesz o flaszkę cię założę, że nie weźmiesz z każdej książki. Może oni robią big data i po prostu wiesz, wrzucili wszystkie modele, będą sprawdzali na przyszłe PC. Może PC. Tak, zobaczymy, no, naprawdę jest dużo tych mechów chaosowych, to jest jedna grupa rozpisek. Jest grupa rozpisek, są terminatorzy pojawiają się, zwykli, Devgardowi i Thousand Sunowi. Thousand Sunowi, że dobrze pamiętam, oni od niskich AP mają plus 1 do save'a. Jeżeli broń ma damage chyba 1. Od damage, tak? Damage 1 to mają plus 1 do wszystkich save'ów, nie tylko do armora, czyli też do inwa. A to nie zostało oznaczone w faku? Nie. No właśnie, pytam, czy to jest taki zapis, że to nie działa na inwa. Możliwe, ale no wciąż pojawiają się. Tyfus sędzia. Przecież ja nie sędziuję. Myślę, że mogą być ciekawą odpowiedzią na Deathwatch. No, bo taki Deathwatch to nie ma specjalnie co z tym zrobić. Nie wiem, w sensie...
Oprócz tego oczywiście pojawiają się grubasy. Oblity. Mortarion i Magnus miałem na myśli. Magnusa widziałem mało, ale Mortariona widziałem wiele dużo razy. Jest Mortarion. On jest w połączeniu z tym nowym lusterkiem. No, jest lusterko, to jest coś, czego my nawet specjalnie nie widzimy w Polsce. Amerykanie, nie? Mają Mortariona z lustrem. Lusterko, jakby ktoś nie wiedział, to jest nowy slaneszowy, chyba charakter to jest, albo elita. Dwóch heraldów, którzy mają taką zasadę, że w iluś salach od nich, jeżeli chcesz wyjść, jeżeli przy nich chce wyjść z fallbackiem, to na trzech kościach musi zdać liderkę. Dokładnie. Więc sporo jednostek może nagle nie móc zrobić fallbacka. Tak, to jest doklejanie się do kombatu bez tych wszystkich sztuczek z ruchem. Nie? Ale jak ktoś nie umie czegoś otoczyć, to może kupić lusterko. Ale ma cudowne rzeczy, bo możecie się dostawić dowolną jednostką w Spylina, na przykład w samolot, podlecieć tym, podejść do tego lustrem, a lustro mówi, że nie możesz robić fallbacka, więc samolot ginie. Nie będę tego nawet komentował. Ej, ale to jest fajne, mi się to podoba. To jest na poziomie Kajuna, który strąca własne jednostki. Ale jest to legalne. Zabijasz ten samolot, bo... Jest to legalne, bo ETC zmieniło zapis i można się do samolotu dopalinować. Tak. Nie można go uderzyć, jeżeli się nie ma flya, ale można się na niego palinować. A to jest kurwa głupie. Dobra, nieważne. To się też pojawia często z plagami, kozami, leterami. Tak. Też jest to lusterko. W wielu miejscach się pojawia. No ale to znowuż właśnie dochodzimy do tego samego argumentu, tak, że możesz w fazie ruchu dobrze się toczyć, dokleić, albo przeciwnik po prostu wie, jak to prewentować, no to masz model, który robi to za ciebie, nie? Pamiętaj, że lustro daje ci też możliwość zaklejenia się na flyu. Tak, nieważne, jak dobrze otoczysz, ktoś ma flya, to ci wyleci, nie? Nawet tak samo. No i to jest wciąż... Mówię, że stealthiotów nie można, tak? Trzeba mieć dużą ilość... Ale to jest wciąż jeszcze charakter, który rzuca dwie moce, daje buffy do... Ma sporo ataków. Ma buffy do speli i denaja. Mocna rzecz. Chyba z 8 ataków. Denaja chyba nie ma, ale pamiętam, że ma buffa do casta. Więc to jest ciekawa nowość, która się pojawia. W niektórych armiach, rozpiskach pojawiają się horrory strzelające. Tak. Dużo oddziały, tam 20-30. Jest przegląd. No, mam wrażenie, że najczęściej mamy trzy rodzaje rozpisek, albo mechy, albo ciężka piechota z termosami i pestkami slanesha, oblity, hawoki, bajki, albo demony z jakimiś herosami z tyłu. No, na ogół Thousand Sony. Dokładnie. Więc to są takie trzy grupy rozpiskowe, które u nas w Polsce nie są specjalnie męczone. No tam mamy dużo graczy chaosu. Znaczy, Asarniel na pewno tym jest gra. Jest Asarniel, jest Spyro, tak? Jest Spyro, teraz grałem z jakimś takim nowym człowiekiem. Jest ten młody człowiek z Warszawy. Haen, tak? Haen, Edgewave, czy... A, ten, nie o nim myślałem. No pojawia się tego chaosu u nas coraz więcej, ale mam wrażenie, że długi okres, kiedy on był niegrywalny, trochę zabił graczy chaosu i ten powrót jest powolny. A jeszcze na chwilę wyjdą Riki. Albo już wyszły? No, chyba ten wyszły. Weekend są już chyba legalne. Wychodzą pojutrze. O, to też kolejny element, który można dołożyć do układanki. Tak, więc robi nam się takie drugie imperium. Tak. No kurde, sporo. Tylko taki ciekawszy. With Blackjack and Hookers. To już to, co lubi. No. Masz więcej cytków, co prawda, na demonetkach, ale masz. Jakby, to już co kto lubi. Jak ktoś lubi... Kurwa, znowu. No. Jak ktoś nie da, co to ja i Tyfus lubi armię, które nie mają za cel zabić ludzkości, to Imperium może być bardziej ciekawe, ale jak ktoś ma takie poglądy jak na świat, jak ja i Tyfus, to rzeczywiście chaos jest sensowną opcją. Definitywnie. Co powiesz for the greater good, Zodo? Ja wypraszam sobie. Ja teraz... No właśnie on wygra Tyrkami, więc nie jest wiele lepiej. Zaczynam ten 2 miesiące Tyrków od jutra, także... Zergrasz. Będę biegał moimi zerglingami do 40. Już te injekty larwowe masz ograne? O Jezus. Hydraliski będą? Się śmiejesz, a na wróżkę tu nie podszedł i powiedział, o, grasz zergami. Tak, no prawie. W sumie tropki bardzo przypominają. No, słyszę, że przypomina, to jest to znaczy, samo praktycznie. W ogóle cała geneza StarCrafta nie wiem, jest... Nie wiem, czy widziałeś... Na podstawie 40. Miał. Nie wiem, czy widziałeś starego Carnifexa. Wygląda dokładnie jak Ultralisk. Tylko jest trochę chudszy. No dobra, czy my coś jeszcze mamy ciekawego do powiedzenia? Chyba nie. No, ciekawego na pewno, nie? No to już od godziny pewnie nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. Oj tam, aż tak źle nie było. Jakbyście ogółem widzieli, jak chłopaki leżą, opowiadają. Nie, no, problem jest taki, że się zrobiła taka dość mocna atmosfera. Tak, musieliśmy zamknąć okno, bo na zewnątrz korki, gretki
i w ogóle Armagedon i po prostu zaczyna brakować nam chyba tutaj powietrza. Trochę tak, trochę myślę, zaraz się tak, poczniemy. Więc z tym optymistycznym akcentem my sobie damy osobek. Odetchnąć. Dzieci, pijcie wodę, szczególnie jak jest gorąco. Tak, tak, nie przeklinajcie, bo was Michał Duda będzie opieprzał za to. Nie, teraz nie Michał Duda. A, nie, faktycznie, bo jest nowa drama, którą prawie pominęliśmy w 40. Świadku. Otóż, moi drodzy, Michał Duda jest najgrzeczniejszym człowiekiem, jakiego znacie, to wy jeszcze nic nie wiecie. Otóż za zwrot, niezłe pojeby, można dostać bana na grupach czterdziestkowych. Dlatego... No. Wydaje mi się, że musimy skończyć ten odcinek minutą ciszy dla Wojtka. Tak, murem za Wojtkiem, nie ma takiego banowania. Dokładnie. I tak już tutaj nikt nas nie słucha, także niewiele tracicie. Słuchajcie, byli ze mną Tyfus i wujek Dupek. Machają, tak. To nie są radiowe te. Oczywiście nasz ekspert techniczny, Pędzel. Głos Zofu. Tak, głos Zofu. Następnym razem może sobie kupi czwarty mikrofon, to mu jeden damy, a póki co to nie zasłużył. To tyle na temat repki, na temat rozpisek. Jakbyście mieli jakieś pytania, to postarajcie się wrzucić coś w komentarze. My na pewno do tego się jakoś ustosunkujemy. Albo lepiej czy gorzej. Albo spróbujemy. Kto się będzie na tym trochę chociaż znał, żeby udawać inteligencję. Więc to tyle. Będzie minuta ciszy. I dzięki za to, że nas słuchaliście. Na razie. Cześć. Ale już minęła minuta? A, okej. Prawie się udało. Że to już długo. To pokolenie wszystko chce od razu. Na nic nie poczeka. Co nie Zozo? Za moich czasów. Milenialsi jedni. Jak się czujesz jako milenial z wieku prawie 40 lat? Co, już minęła minuta? To super. Dobra, to na razie, hej. Hej.